Witam Was serdecznie. Niejednokrotnie omawiałem z Wami temat budowy domu szkieletowego i skupiałem się na kwestiach hydroizolacji, termoizolacji. W dzisiejszym odcinku wrócę do tych właśnie tematów, pokazując je bardziej precyzyjnie i w odniesieniu do konkretnie fundamentu, a jeszcze konkretniej fundamentu tradycyjnego ze ścianą z bloczka na ławie fundamentowej zbrojonej. Mówiłem Wam, że takie fundamenty są najpopularniejsze w przypadku domów szkieletowych naszej firmy. A dlaczego? Powoływałem się m.in. na fakt, że dom szkieletowy jest znacznie lżejszy od swojego odpowiednika w postaci domu murowanego. W związku z tym tam, gdzie warunki gruntowe są trudne, na przykład gliniaste, tam taki fundament sprawdzi się również, a jego zaletą jest m.in. to, że jest tańszy niż jego odpowiednik w postaci pełnej zbrojonej płyty fundamentowej, lanej. I teraz tak, dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak taki fundament wykonujemy, ale tylko dlatego, żeby móc przedstawić Wam rozwiązania hydro- i termoizolacyjne takiego fundamentu. Mówię oczywiście o fundamencie tradycyjnym. Dodam tylko, że specjalnie wybrałem taki fundament w takiej lokalizacji, w której było bardzo dużo gliny, dużo wody i warunki były niesprzyjające, a mimo to wybudowaliśmy na nim właśnie taki fundament. A teraz stoi na nim dom, który widzicie za mną. Miejsce budowy to Otwock, rok 2016, połowa marca. Teren działki był bardzo mokry, po zdjęciu około 30-centymetrowej warstwy humusu. Pod spodem był podkład gliny, jak się okazało podczas późniejszych odwiertów, pod pionowy wymiennik gruntowej pompy ciepła. Jej pokłady sięgały aż ponad 50 metrów w głąb gruntu. Po ponownym wytyczeniu działki i miejsca na fundament, a dodam, że geodeci są oczywiście w cenie inwestycji, przystąpiliśmy do robót ziemnych. W pierwszym etapie wykonaliśmy wykop, mimo mokrej gliny i niesprzyjającej aury, w nim następnie rowy pod ławy fundamentowe, które zazbroiliśmy i zalaliśmy betonem o wysokiej odporności na ciśnienie wód gruntowych typu B25. Po zastygnięciu masy betonowej rozpoczęliśmy budowę ścianek z bloczka o wymiarach 38x24x12, czyli z bloczka mniejszego. Opowiadałem Wam kilkakrotnie, że w budowie domu szkieletowego niezmiernie istotne jest zachowanie wąskich tolerancji wymiarów fundamentów w osiach przekątnych i w poziomie. W związku z tym weryfikacja, czy nie zostały one przekroczone, odbywa się kilkakrotnie na etapie takiej budowy. O powodzie Wam mówiłem, ściany powstają z prostych belek drewnianych, a nie z pustaka lub cegły i nie można potem na etapie budowy ściany nadrobić przekroczonych tolerancji. W tym momencie wykonujemy pierwszą warstwę hydroizolacji pionowej. Oczywiście mowa o warstwie na ściankach fundamentowych z bloczka. Bezpośrednio nanosimy na nią masę asfaltowo-kauczukową i od strony wewnętrznej w takiego fundamentu, jak i zewnętrznej, oczywiście mówimy o tych ścianach, które mają styczność z gruntem. Po wyschnięciu hydroizolacji fundament od środka zasypujemy tak zwanym piaskiem zasypowym o frakcji 0,2 i piasek ten warstwami oczywiście zagęszczamy. Zagęszczamy go przy pomocy mechanicznego skoczka tak zwanego, następnie przy pomocy typowej zagęszczarki, a w międzyczasie układamy pierwszą warstwę izolacji termicznej ze styropianu fundamentowego i robimy to od strony wewnętrznej ścianek fundamentowych. Robimy to oczywiście na obrysie ścian zewnętrznych, nieco zachodząc w ściany wewnętrzne, ale głównym zadaniem jest właśnie izolacja termiczna tych ścian, które mają styczność z gruntem. Jak zauważyliście, nie stosujemy na ściankach zewnętrznych od ich zewnętrznej strony folii kubełkowej. Uważamy, że jest to zbyteczne. Ta folia nie jest zabezpieczeniem termicznym. Możemy to samo powiedzieć też o zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Jeżeli woda będzie się chciała przez nią przedostać, to się przedostanie, a z praktyki wiemy, że jest ona głównie siedliskiem, no miejscem idealnym do wylęgu różnego typu owadów, szczególnie mrówek. W kolejnym kroku, po dokładnym zagęszczeniu piachu zasypowego, wykonujemy wylewkę z
betonu B15 na całej jego powierzchni. Tutaj warto zwrócić uwagę na wykopy w piachu, których możecie nie znać z fundamentów dla domów murowanych i dlaczego one są. W związku z niższą niż w domu murowanym siłą nacisku ścianek wewnętrznych na podłoże, nie wszędzie musi być wykonana ścianka fundamentowa z bloczka, a wystarczy wykop pod przyszły przebieg takiej ściany, który zalewamy potem betonem. I możemy być pewni, że ściana nie będzie osiadać i nie będzie pękać jej poszycie. Widzicie też w filmie dwa kwadratowe, sporo większe wykopy, powstaną w nich stopy fundamentowe przyszłych słupów koło schodów i pod komin, które wymagają większej wytrzymałości podłoża ze względu na łączenie ścian nośnych przez te dwa pierwsze elementy i dużą masę własną, jeśli chodzi o wspomniany komin. Zaprawę na piach aplikujemy z betonowozu, oczywiście w czasie wylewania należy ją rozprowadzić równo, zagęszczając ręcznie, by stanowiła jednolitą masę, dzięki temu unikamy potem jej nierówności i pęknięć. Następna hydroizolacja, w tym przypadku pozioma, dotyczy stricte drewnianego szkieletu. Hydroizolacja ta przeciwdziała zjawisku podciągania kapilarnego, czyli mówiąc w uproszczeniu, przedostawania się wilgoci działającej do góry ze ścianki fundamentowej w kierunku drewnianej konstrukcji domu. Taka hydroizolacja, dokładniej podwaliny, ma 7 warstw i nieraz Wam o niej mówiłem, bo jest niezwykle ważna dla uniknięcia szkód w przegrodach pionowych domu. Wśród wykonawców domów murowanych temat hydroizolacji podwaliny jest często bagatelizowany lub z nieświadomości traktowany z nienależytą uwagą. Stosują oni nierzadko tylko jedną warstwę masy asfaltowo-kauczukowej i papy pod pierwszą warstwą cegieł lub pustaków. To powoduje potem mokre ściany i odpadanie tynków wewnętrznych oraz pleśnie. I tak się dzieje, gdy wilgotność tych ścian jest stale przekroczona, czyli większa niż 20%, o czym się rzadko mówi w Polsce, bo nie ma na to nawet jednobrzmiącej normy budowlanej. Hydroizolacja pozioma podwaliny ściany drewnianej w naszej firmie składa się z masy asfaltowo-kauczukowej, papy tej samej masy, znowu papy i jeszcze raz masy. Na to układamy pianką dylatacyjną, potem folię fundamentową i na końcu do dolnej deski ściany, tak zwanej deski startowej, przykręcamy termodeskę, czyli drewno impregnowane ciśnieniowo przez cały swój przekrój. Następne hydro- i termoizolacje, tak pionowe, jak i poziome, wykonujemy po wybudowaniu konstrukcji szkieletowej domu i zamknięciu jej poszyciem zewnętrznym oraz wiatroizolacją. Aby wykonać docelową posadzkę pod wykończenie podłogowe agregatem Mixokret, musimy zabezpieczyć przyszłe wnętrze domu przed utratą ciepła przez fundament, jak też zawilgoceniem, ale też sam drewniany szkielet przed działaniem na niego wilgoci. W pierwszym kroku całą powierzchnię tzw. chudziaka z betonu B15 pokrywamy warstwą masy asfaltowo-kauczukowej. Następnie układamy na zakładkę na takiej izolacji arkusze papy fundamentowej. Brzegi papy pokrywamy tą samą masą, zarówno od spodu, jak też od góry. Dopiero potem układamy drugą warstwą arkuszy z papy, również na zakładkę, tyle że w poprzek warstwy poprzedniej. Na tak przygotowaną strukturę izolacyjną nakładamy masę asfaltowo-kauczukową ponownie, ale już nie tylko na łączeniach arkuszy, w tym akurat przykładzie górnych, ale też na całą jej powierzchnię. Wówczas po wyschnięciu wymienionych warstw możemy wywinąć w narożnikach wszystkich pomieszczeń folię paroizolacyjną, trochę na kształt brzegów wanny, którą zszywamy z konstrukcją jako pierwszą warstwę hydroizolacji pionowej drewnianego szkieletu od przyszłej posadzki. Dopiero po tym układamy pierwszą warstwę styropianu fundamentowego o grubości 5 cm, dokładnie wypełniając jego arkuszami izolowaną termicznie powierzchnię. Po tym zabiegu możemy dokończyć izolację pionową szkieletu od posadzki, łącząc piankę dylatacyjną z drewnianymi ryglami zamontowanymi pionowo u dołu między sekcjami belek ściany. Po tym możemy dokończyć warstwę termoizolacji, układając drugi poziom arkuszy styropianowych o grubości 5 cm, oczywiście w poprzek poprzednich. Na końcu na całości styropianu od góry montujemy stalową siatkę, która wszystko wzmocni. W ten sposób powstaje hydro- i termoizolacja posadzki, jak i izolacja przeciwwilgociowa ścian szkieletowych na całym parterze domu.
No i ostatni etap, czyli posadzka z agregatu Mixocret, w tym przypadku z betonu jastrychowego, który jest niemal naszym standardem. Niekiedy zamiast niego na życzenie inwestorów stosujemy anhydryt, który ma nieco lepsze właściwości pod względem przewodzenia ciepła, no dlatego bywa wybierany przez część klientów zdecydowanych na ogrzewanie podłogowe. Beton jest równo rozprowadzany, wyrównywany i zacierany. Praca wymaga wprawy, jak widać, i dokładności, by mogła się skończyć efektem równej, jednolitej i niepękającej posadzki. Po zakończeniu tych robót można przejść do kolejnego etapu, czyli montażu okien. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie.